Cześć, witaj na kanale. Dostałem komentarz pod tytułem jak zrobić przejścia w programie Shotcut. Także w tym materiale pokażę Ci wszystkie znane mi metody i możliwości. Oczywiście będzie na timeline pokazane gdzie, jak i jak który wygląda. Także zapraszam serdecznie i lecimy. Jesteśmy w Shotcutcie, mam ściągniętą najnowszą wersję na tą chwilę i teraz tak, jak te przejście zrobić? No na początek dam tu taką grafikę wideo, którą sobie gdzieś tam poprałem, darmową, czyli efekt uderzenia czaszki i przebicie. To tak jeszcze w ramach wstępu, przejdźmy sobie wideo, jeśli chodzi o Chroma Key Simple, tutaj zalecam ustawić sobie 50%. A jedźmy na ekran. No i ta czaszka tutaj jest tak średnio widoczna, nie? Jak damy 50%. OK, ta czaszka się fajnie pokazuje. No i tutaj możemy sobie podrasować. Dobrze. Zaraz zrobimy sobie przejście. I mamy tutaj na timeline jakieś wideo, które chcemy sobie przełączyć, czyli zrobić tak zwane przejście. Teraz tak, możemy sobie to zrobić w najprostszy sposób. Czyli zakładamy sobie jakąś tutaj odległość, którą chcemy spasować. Tutaj mamy na przykład do pierwszego dźwięku, to jest jakieś wideo naturą. Przesuwamy sobie tutaj tak, że nachodzą na siebie tutaj te dwa paski i mamy tutaj taki miks. Jak to wygląda? Teraz przypuśćmy sobie timeline i jest takie szybkie przejście. To jest takie najprostsze z możliwych. Ale teraz wrócimy sobie na takie bardziej konkretne. Zaraz będziemy sobie tutaj spokojnie wklejać. Pokażę różne możliwości. Tak jak wcześniej, zrobimy tutaj nakładkę jedno na drugie, żeby to przejście było bardziej widoczne. To jest takie płynne przejście. I teraz najważniejsze, zaznaczamy sobie ten element, wchodzimy sobie we właściwości i tutaj mamy wideo. Możemy sobie regulować tutaj A, B i tak dalej, jakieś różne kombinacje. Będzie widoczne bardziej lub nie. Ale co bardziej istotne, mamy tutaj różne możliwości, jeśli chodzi o wybór. I nam damy opcję na przykład wytnij. I sobie sprawdzamy. To jest szybkie przejście, absolutnie nie widać. Ale jak mamy jakiś bar horizontal, no to mamy przejście z boku do lewej. Może wybiorę taki bardziej dłuższy kawałek, aby było bardziej uwypuklone. Także jeszcze raz sobie to skopiuję. Wejdziemy to na tej linii. OK. No i chcę zrobić te przejście bardzo długie. I to przejście jest dosyć długie, więc możemy fajnie sobie zobaczyć. I teraz tak. Będziemy sobie sprawdzać po kolei. Bar vertical. OK. Teraz będziemy patrzeć kolejne. Bar horizontal. Następny bardor vertical.
wszystkie takie podstawowe, jeśli chodzi o przejścia, i tak jak wspominałem wcześniej, po prostu bierzemy materiał w naszym timeline'ie, zaznaczamy, nasuwamy na siebie odpowiedni fragment i tutaj takie miękkie przejście obrazowe, jeśli robimy jakieś zdjęcia, jakieś spokojne sceny, to myślę, że takie coś jest jak najbardziej ok. A inne, że tak powiem, dają dynamizm w zależności, jaki rodzaj materiału, kontentu prowadzimy. To tyle w tym materiale, mam nadzieję, że pomogło. Jeśli znasz osobę, która by chciała taką wiedzę uzyskać, to udostępnij ten materiał, na pewno się ucieszy. Jeśli mój materiał pomoże, jak najbardziej mi będzie bardzo miło. Komentarz taktyczny dla zasięgu, mile widziany, także to tyle ode mnie, pozdrawiam cię, cześć.